Czemuś. Będziemy mieć to z głowy chyba, co? Tak, siadaj. Każdy musi kiedyś przegrać. Niestety dzisiaj wypadło na ciebie. Wszystko nie tak. Wstałeś lewą nogą z rana zapewne. Nie było muzyki. Przeciwnik zmieniony w ostatniej chwili miał być dużo łatwiejszy. Przygotowywałeś się do ostrzejszego przeciwnika, a mimo to, nie, no powiedz, może, powiedz nie, swoimi. Nie przeciwnik jest. Przygotowywałem się jak zawsze, mocne treningi, a po prostu też wyszedłem do walki, starałem się być skoncentrowany zawsze, jak każda, to już 18 moja walka była. Także a wszedłem do ringu, jakoś nie mogę złapać dystansu, nie mogę tego, nie to, że nie mogłem, on też, mój przeciwnik tam pracował, tak żebym jak najmniej go uderzył. Także no coś tam źle poszło. Teraz no co, jestem bardzo zawiedziony w tej chwili. A co mogę jeszcze powiedzieć? Muszę obejrzeć, zobaczyć. I wiem i tak, że mam dużo pracy do zrobienia i zobaczyć co dalej. Wrócić do domu, zrelaksować się i pomyśleć co dalej. A czasami nie liczy się jak przegrywasz, tylko jak wracasz. A postaram się wrócić jeszcze mocniej. Aczkolwiek też już dla mnie jest czas, a staje się coraz starszy, także czas ten pilnowania, wybierania mi zawodników też się powoli kończy. Już na tym poziomie nie ma też dużego wyboru. Także wiadomo, że musimy z kimś walczyć. A dzisiaj może nie walczyłem z najlepszym przeciwnikiem. Tak mi się wydaje bynajmniej. Przegrałem na tym poziomie i teraz postaram się głowa do góry i zobaczymy co dalej. Ja nie mogę teraz więcej dużo powiedzieć i mądrzyć się. Rozumiem, ale powiedz mi, dla wszystkich tych, którzy widzieli nieprzyjemne zjawisko Polaka leżącego na deskach, powiedz, pociesz ich, że czujesz się dobrze, mówisz przecież, dobrze mówisz, myślisz, nic się tak naprawdę nie stało, fizycznie powiedz, jak, psychicznie wiemy, że masz strasznego doła, ale powiedz po prostu fizycznie. To polecam tak, nie pić, tylko iść, parę ciosów przyjąć i czujesz się dobrze i tak. I nie musisz alkoholu wlewać do siebie, tylko czujesz się cały czas zakręcony. Nie, żartuję. Jestem zawiedziony. I nie da się tego opisać, jak się zawsze czułem jak zwycięzca, zawsze zwalczyłem dla tego uczucia, bo to jest naprawdę tak prawdziwe. Dzisiaj ja przegrałem i trzeba się z tym pogodzić. Trzeba się z tym pogodzić. Trzeba to przełknąć, i też gorycz przegranej. Chciałbym się pewnie znowu tak jeszcze raz czuć, chociaż wiem, że będę miał jeszcze gorsze po tym dni. Także. Przemek, ty wiesz, że jesteśmy z tobą, że kibice są z tobą, że boks nie polega na tym, że tylko się wygrywa. Prawdziwi kibice są na dobre i na złe. My czekamy tego szybkiego powrotu do ringu twojego. 60 parę dni masz odpoczynku od ciężkich sparingów, od ciężkiego treningu. Czekamy na ciebie. Proszę jak najszybciej, pana, żebyś wrócił. Pan sobie może trochę odpocznie, ja tu mam jutro sparing. Już masz jutro sparing, tak? Tak. Dobrze. Ja tutaj trzeba poprawiać błędy. Bardzo dobrze. Przemek, bardzo dobrze, że do tego tak podchodzisz i pamiętaj, jesteśmy z tobą. Dziękujemy za wszystko. Pozdrawiam wszystkich czytelników i słuchaczy. Dzięki wielkie. Głowa do góry. Oh, yeah. Let's go, Papa.